Hej, witam was bardzo serdecznie. Tu jest Byron i zapraszam was na kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Wczoraj co robiliśmy? Ej, Maj, jak ci tam ma... No, miałam czyścić mapę ostatnio, nie było mi... Zmęczony diabli. Ej, nie ma ochoty grać w gry, a w weekend i tak grałam w Diablo, haha. Piękne... O Jezu, gdzie? Bordello, hej, halo, gdzie? Nie potrzebuję, ale ten... Tam się dla koleżanki. Ej, te teksty kuźwa czasem jak widzę na internetach, że gdzieś tam coś tam, no nie. Pyta się jakieś takiej głupoty, naprawdę jakiejś takiej największej głupoty świata ktoś, ale nie, ja się pytam dla kolegi, dla koleżanki, dla siebie. Dla kolegi, dla koleżanki. Certainly you were impressed this time. That was fast. I could do better. Anyone could. Trying to find the boat to Venezia. Ej, gdzie, co? You're nearly there, friend. Are you in a hurry? Perhaps not. You can help us settle a dispute. I bet my friend here, the first stranger to come along, can race the course faster than him. I suppose that would be me. And if you're right... Ja jestem na pasi. Perhaps a private riding lesson? Uuu, osobiste lekcje Dopiste lekcje ujeżdżania. Ciekawe kogo, kuźwa? Aha. Nie, proszę, nie mówcie mi takich rzeczy. Mi mózg zaczyna źle pracować potem. Nie skończę wam. A mi się dopowiedzcie. Ha, ha, ha. O, panie, o nie, idź spać. Idź, kuźwa. Oj, kuźwa, idź spać. Patrz. Eliska, kuźwa, dobranoc, pa, a kuźwa, pieski dwa, rudy czarne, nie trafię, Jezus, ej, chłopie, oj, przyda mi się ta lekcja ujeżdżania, Jesus Christ, skończyłam, nie skończyłam wczoraj, mam opowiadać, mówiłam, że dzisiaj skończę. Na temat... oj, nie trafiania. Ej! Boniu, proszę cię! Na temat buildu mojego z Diablo 3. Oj, czwórki. Piątki? Oj, pa! Tak! Tak, kochanie. Bierze mi się. Je wszystkich podeptał. No, więc skończyłam na źródle. Mam pierścień pod cienie, drugi pierścień pod cienie. Czego nie mam, bo się nie da założyć. No wszystko mam pod cienie teraz i pod ten... pod tą umiejętność jedną szkieletową, która się i tak zmienia w cienia. Plus, plus i wszystko działa. No i źródło mam też takie właśnie pod wydłużenie tej umiejętności kości. Oj, mój koń... Ej, koniu, chodź! Pociedziemy dalej. Ej, jeszcze się... Nie, o, nie... Nie będzie. Nie będzie. Drogi śledzie! Bo asasyn Eliska jedzie. Ej, pasuje. Ej, już jest... Kochanie! Nie no, kuźwa. Ej, no se... Funda. Ej, jeszcze raz! No możecie jeszcze raz. Ej, powinno zrobić się tak, że nie dojedziecie na czas, to ej, nie ma. Nie ma nauki ujeżdżania, zapomnij kuźwa. Zapomnij, nie ma. A, ja z makiem i tyle mnie było. Wszystko mam pod te cienie i pod te kości i pod strażaków. Jasne, co ty grasz? Pod kości. Pod kości. Ej, kurde, pójdę ten, po moje kości ten, z kurczaka, może kuźwa coś się nadadzą do tego buildu. A cienie? Nie wiem, skąd cienie wyciągnę. Ej, spod szafy. Nie no, w szafie nie...
Jezus Maria, kuźma debil jedzie. Daciu, nie, dać nad mi. Hihihi. Ktoś ma kuźma, kto cię kopnął? Nikt mnie nie kopnął. Jeszcze. No i wiecie, tak jak mówię, no wszystko się składa do kupy pomału, a pomimo, że się bałam, że mi nie wyjdzie. Myślę, ej kuźma, jak ja to poskładam przecież? Legendy tak średnio, znaczy drobią coś tam, nie powiem, że wcale nie ma legend, nie pojawiałem się na drugim. Oj. Ej co, przerwa, koniec? Jedź. Jedzie kuźwa. Więc drobią gdzieś tam te legendy, właśnie mieli jakiś taki update, był jakiś update, że widać, że jest więcej mobków. I no powiedzmy chyba bardziej wpadają te legendy, powiedzmy. No. I robiłam właśnie tą katedrę. O, jak mnie wyjął! Tą katedrę zrobiłam bardzo łatwo. Ej, bardzo łatwo mi szło tę katedrę zrobić, żeby sobie ten trzeci poziom. Trzecią rangę. Trzeci poziom tam jest ten. Nie wiem, czy to jest koszmar już, czy to jest co. Ej, będzie ujeżdżanie, halo. No i co? No? No i co? No i co? Ej, no i co? No właśnie. Gdzie? Gdzie? Już? Tak, publicz! O kur... O Boże, o no. Ej, wszyscy widzą. Ej, wszyscy widzą. Ej, ojoj, gdzie? Pani, ty w życiu. Ech. Tak, a zaraz taki tekst. Ej, ale co? Ale to miało być ujeżdżanie konia. Ej, było, tylko nie było widać. Ja już jestem za stara, ja wiem o co chodzi. No więc... Poszło mi to łatwo, ten koń. O Jezus, jeba. Z konia. Katedry. Żeby sobie trzeci poziom odblokować. Proste to było. Ej, naprawdę mi to szło jakoś tak... Tak mówię, to połączenie właśnie... ten skill się jakoś specjalnie nazywa ten. Nie pamiętam jak naprawdę. O to chodzi w tym skillu, że te kości krążą wokół... No tak, krążą wokół mnie. To się specjalnie jakoś tam... nie pamiętam. I o tyle to jest fajne, że... A! Ja mam ten okrąg z tymi kośćmi, które zadają obrażenia od cienia. I mój golem ma ten sam okrąg. Czyli są dwa okręgi na mapie. To bo ja robię obrażenia, golem robi obrażenia mój. No i jeszcze wybuchające zwłoki, które też są obszarówką. Oj. Ten i siedzę, bo akurat ten... Prawnik patrzył, jak gra znowu. No patrzył, jak gram. Akurat Tomem przyszedł na... Akurat nie na kolację, nie o to chodzi. I patrzyli, jak gram. Akurat chciałam skończyć. I tak, ej kuźwa, ej, nie, ona cheatuje, jej to za łatwo idzie. Jasne, że cheatuje za... Ten tekst, ej, ile zapłaciłam za... granie bez tego. Bez takich problemów. No bo ja chillał, ja se gram ten, nie wiem, 2-3 przyciskam ten, wszystko mi się kładzie w no parę sekund. Muzyka głośna i to jest, no. Easy peasy bym powiedziała. Ej, cheatuję, no jasne, że tak. Będzie. No i skończyłam właśnie tą nie są tu, są. Tą katedrę i w miarę okej, okay, no i odblokowałam ten. Tą rangę ciocią. No i okej, dobra, stwierdziłam, sprawdzę. Ej, kurczę, czy faktycznie jest jakoś bardzo, bardzo trudno, czy to jest, nie wiem, poziom podobny, co powinien być trudniejszy, no im wyżej, tym trudniej.
A lód też. A czy jeszcze nie dopatrzyłam, jak ten lód jest. Faktycznie lepiej dropi. A okej, stwierdziłam, sprawdzę, no co mi szkodzi. No jak nie dam rady, no to obniżę sobie poziom na drugi z powrotem. Pogram sobie spokojnie. Dopiero co, kurczę, skończyłam fabułę. Nie wiem, mam 51. Nie, już mam drugi, ale. Mam 51 poziom. Kiczek. I mają wyższy poziom na drugim. No taki sam jak my mamy. Czy coś takiego. Tak mi się wydaje. No i okej, dobra, włączam ten. Idę. A drzewo muszę płacać. Czy jakoś tak ten, żeby te zadania dniowe? Chyba dniowe to się nazywa. Powiedzmy dniowe. Zacząć sobie robić. Bo jak zmieniacie poziom, rangę świata, to wam się ten chyba zmieniają ten. Znaczy tak to mi tam pisało przy zmianie, że ten. Obecne te questy będą ten minione czy coś takiego. Dobra, no i tak nie zaczęłam ich robić, więc od to. No i okej, dobra. Włączyłam sobie ten trzeci świat. Ten chyba. Weteran to jest drugi, no nie? Pierwszy to jest normal. Drugi to jest tak. O, jak mówię, to jest. Weteran. A ten trzeci to jest chyba koszmar. A czwarty to jest. Nie, piekło albo jakieś udręka, czy co? Na pewno kiedyś jeszcze wskoczą inne poziomy. Nie zdziwi mnie to ani trochę. Zatem jeszcze z czasem. Jak to było przy trójce na przykład. No i okej, dobra. Włączyłam sobie ten trzeci, tak mówię. Próbowałam ten chwilę gdzieś tam. Mam i ej, ja tak patrzę, ale to nie jest prawie. No może elity troszeczkę, ale tak naprawdę troszeczkę dłużej mi schodzą, no bo to. Halo, elity, więc powinny chyba jakoś troszkę trudniej być. Ale normalne mobki, no to. Tryk parę sekund i już nie żyją, więc. Okej. Okay. Jedynie są. Jazdy. To są jazdy, jak przyjdzie mi parę elit naraz, a już na tym trzecim poziomie. Dwie elity to już jest. Widok codzienny. No powiedzmy codzienny. Więc no, zdarzają się, że właśnie są. Przychodzą elity, dwie do sklepu i cię biją, ale. A tak to wydarzenia. O, są wydarzenia te takie na mapie, co dostajecie te takie pieniążki, co pseudokadali wymieniacie. To no, jest chyba ze dwa. Nie, jedno na pewno wiem, że jest. Oj, tam chyba ze 3-4 elity przychodzą. O Jezu, jak mi. Kończę to, ale nie jakoś bardzo szybko, tak. Jak każdy ma jakieś tam. Afiksy? Nie, afiksy. No te umiejętności swoje jeden ma, nie wiem, jakieś. Oj, trucizna jest najgorsza. Nie lubię trucizny. Jak rzuci taką, to ja nie mogę stać, a jak ja mam te wirki, te śmieszne z kościami, to. No biednie jest. Bo ja nie mogę stać przy tej elicie, bo. Bo mnie ścina, no. No ścina mnie. Myszki. O, ale pięknie żeś wlazł. Pięknie, nagrodę Nobla. No to jednak trochę trzeba się naklikać, nie powiem, że nie. No ale tak jako tako, w miarę dobrze mi ten poziom, ta ranga trzecia idzie, Diablo, więc na razie będę grać na trójce, bo czwórka nie opłaca mi się. Bo mobki będą miały jeszcze wyższy poziom, bo na trójce mają, ja mam powiedzmy ten 51, no bo na tym włączyłam sobie tą trzecią rangę. One mają 55, więc jednak te cztery poziomy wyżej, ale jednak daje radę, więc jest okej. Okay. A ten. O nie, ona kuźwa naprawdę cheatuje. Jak ona tak to przykra, co kuźwa. Ja się tylko śmiałam na nie. No tak, no. Halo. Moje lata przegrane już mam, no nie. I tak jak mówię, jakieś mam.
miałam jakieś szczęście właśnie z tymi przedmiotami, że mi aż tyle fajnych właśnie pod te skille wydropiło. Dobra, to jeszcze jest pikuś, to już jeszcze nie stwierdzę, okej, okay, dobra. Fajnie, fajnie, no bo fajnie się bije. Pewnie będę teraz częściej w to Diablo grać, bo dobrze mi się gra moim nekromantą. No i okej, okay, no ten marudzi, no fajnie, czytuje, super. No dobrze jej idzie i on by pewnie powiedział, ej, idź na wyższy poziom. Ale tak jak mówię, na razie chcę się skupić na kończeniu zadań i resztę tych rzeczy. Póki co. No bo fajnie, dobrze mi się gra. Muszę wam się kiedyś pochwalić tym nekromantą może. Jak on wygląda, co on ma dokładnie, żebyście mogli popatrzeć sobie. Naprawdę, te skille, które ja mam, to są dobre. Wszystkie te... Teraz mistrzostwo odblokowuję, to też tam dodaję sobie. No i okej, pograłam chwilę, no bo to jest sezon. Odblokowałam te pluga... Serca? Serca, takie w kształcie, wiecie... Serca w kształcie serca. Nie serca, to się nazywało... To są gemy do tego. Do biżuterii. Tego chyba nie da się dać nigdzie indziej, tylko właśnie do biżuterii, do pierścionków, do amuletu. Nadać te, co są w sezonie rzeczy. Parę mi wytropiło, znaczy takie, wiecie... Niektóre są takie... tylko jest chyba jeden problem, że jak już potem ściągniecie, czy nie wiem, czy on się rozpada, to... Więc to jest takie... kruche. Jak znajdziecie coś dobrego, to ojojoj. Nie będziecie zmieniać biżuterii przez 100 lat. No na to by wyglądało. Ktoś tam pisze na tym. Pewnie tak, pewnie na tej zasadzie chodzi, że właśnie... One się pokruszy... Ruszą, jak będziecie chcieli wyciągnąć. No i okej, dobra, pograłam chwilę, tak jak mówię, wydropiło mi, bo tam to jest też zależne od kolorów. Jak macie w pierścionku dany kolor, czy w amulecie, to musicie dać podobny, znaczy taki sam, a nie podobny kolor tego klejnotu sercowego. Powiedzmy. Wydropił mi jeden i tak patrzę, tak... O Jezu, oj, ale co mi to będzie robiło? Ej, brzmi ciekawie. Zaraz wam powiem, co mi w końcu wydropiło. I tak, ej, na jakiej zasadzie to będzie działać? Tak się zastanawiam, ej, wygląda... Nie no, smakowicie nie wygląda, nie o to chodzi, tego jeść nie będę, ani moja postać, ale dobrze to wygląda, brzmi to ładnie. Na papierku by to było... Oj, panie. Ej, za mocne by to było. No akurat miałam właśnie ten jeden pierścień pod... Oj, to... Ej, to było rząd... Przeznaczenie. Ten pier... Oj, nie, gdzie ty właśnie macaj skrzynkę? Ten pierścień i ten klejnot sercowy był przeznaczony dla siebie. Tak, no dobra, włożę sobie, bo mam miejsce. I tak... O, no, oj. Ej, to jest jeszcze bardziej... Ja jestem jeszcze bardziej overpower. To jest ten klejnot. Prawnik dalej i ojcu i... Nie, płakać nie płakał, ale ten... Ale dalej marudził na rzek. Ej, ja cheatuję. Nie, no gdzie, no jeszcze... Tak, Aliska potem się śmieje, ej, że mówi, że ej... Ej, co się dzieje? I marudzi narzeka, że ej, ale on lubi patrzeć, jak ja gram. Teraz już wiem dlaczego, bo mi za dobrze idzie czasem. I tak jak mówię, akurat ten klejnot, zaraz wam powiem, on jest... O Jezu. Ezio... Nie, Ezio idzie... Kryształy ma... Nie, wieżę odblokować. Ten klejnot jest zajebisty. Ja pierścionka nie będę zmieniać do setki. Jak nie więcej. On mi robi robotę. Cheaterską robotę.
Ja mogę jeść coś i mogę grać w Diablo. Dosłownie. Nawet tak robiłam dzisiaj. Jadłam, nie wiem, loda chyba miałam. I nie, dobra. Graj se sama, graj. Ja tylko dwa przyciski przyciskam obecnie na ten... Na dzień dzisiejszy. Dwa. Czyli gdzieś tam wysysam, bo mam umiejętność podstawową, żeby sobie regenerować esencję. No i włócznianą... Tą. Kość włócznianą? Włócznie kościaną. O Jezus. Sobie puszczę, no bo też tam jakieś obrażenia robi, żeby nie było, że szkielety biją, a ja nic nie robię. Ta umiejętność jest taka zła, znaczy... Ej, dobra, no tak jak mówię, no, no ja sobie mogę coś zjeść, popatrzeć coś. Gra się sama, prawie gra. I tak mówię, ten klejnot aktywuje mi wszystkie moje umiejętności... Nie włości, tylko tych zwłok. Umiejętności zwłok. Czyli... Wysadza mi moje te wszystkie... Tak mniej, nie tak naraz, tylko tak pojedynczo, tak jak ja bym to na przykład robiła. Wysadza mi moje zwłoki, te co są odpowiedzialne u mnie za robienie obrażeń od ciemności. Od cieni, od ciemności, od nocy powiedz. Od cieni. Więc ja nie muszę klikać chyba kwadrata. Bo na kwadracie mam ustawioną tą umiejętność. I plus dodatko. O Jezu, ja nie muszę podnosić kości. Ej, to jest kuźwa overpower. O, ja sobie tak mówię, przyciskam tylko dwa przyciski. Czyli włócznia i wysysanie. Żeby też tworzyć dodatkowe ciałka do wybuchu. O Jezus. O jest, ja. Ej, to jest dobre. To jest zajebiste. Ej, piękne to jest, naprawdę. Zabiją wam szkielety? Umiejętność wam podniesie je. Macie dość przyciskania wybuchających zwłok? Serduszkowy kamyczek daje radę. Ej, dobre to. Ej, naprawdę, jak ten zobaczył, kuźwa, że ja taką rzecz mam, że ja na takim chillaucie teraz trójkę robię w Diablo wszystkie zadania, to o, yeah. Nawet coś pisał ten na Discordzie dzisiaj, zaraz wam przeczytam. Ezio! Śmiejemy się razem. Aha, how much did you pay? LF. You are cheating. No. Ezio, here. Ja się śmieję, że duszę sprzedałam. Co chcesz, Jezus? Dwie mordy. You saved my life. I did what had to be done. You would have done the same. Oh yes. I doubt it. Bravery is not my strong suit. Masakra. Dead, takie to dobre. A nie mówiłam ten. Ale słuchawki mam, ale i tak używam je ten. Pod muzykę czy właśnie gdzieś tam. Oglądanie? Nie, one są... Jezu, jak ja... Chyba chwilę, żebym siedziała, żeby ustawić te słuchawki. Na komputerze jeszcze equalizery ustawiałam. Katarina! Kochanie! Ej, potrzebuję pomocy, ej! Ej, nie wyglądasz na taką, kuźwa! Naprawdę! Katarina potrzebuje pomocy. Jasne. Silna, niezależna kobieta. No tak, no trochę tak. Ej, ej, właź mi! Jak się naciskało? Ej, ej, wiosło ma! Ej, jak się ten? Zakupioną Ej! Pierwsza osoba. Osoba, która gra pierwszy raz w to, no to ej! Wow, biedna kobieta, stoi... Na pomoście? Nie, gdzie? Kuźwa, na wysepce.
Ajuta! Ajuta? Nie umiem wiosłować. Kochanie, nie umiem wiosłować. Ej, jeps. Madonna. Oh, you're good. Ta, jasne. The ladies must like you. Panowie? O Jezu, nie wiem, nie chcę wiedzieć. I wasn't looking to impress. Katarin, dzięki za ten. Za spoiler. Nie wiedziałam, kto to jest. Biedna kobieta. Ej, na pomoście znowu. Jedź, jo. Kręcimy się. A jak? Oj, to aha. Glif. Ja znam na niego. Nie. Już mi wystarczy, kuźwa, jeden raz na jeden dzień. Esso. Yes, signora. Whatever you say, signora. Jesus. He won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. No, raczej. If you ever find yourself in the city of Forli, it would be my pleasure to już ci się coś marzy, kuźba. Będzie moja. Humble apologies, messere. Had I known. It's quite all right, my nie, bo my Płyniemy, popłyniemy do Wenecji chyba, nie? W Wenecji. Nie, no będę musiała tu wrócić i zrobić sobie macu skarby też. No i te zabójstwa. Nie ma sensu, żebym ja to teraz robiła. Halo, jedziemy do Wenecji. Halo. Be careful, Ezio. Do you know who that was? Pojechałabym do Wenecji. My next conquest. I don't think so. That's Caterina Sforza. Tak trochę. Muszę coś sprawdzić. Nie. Ej, zaś będę sprawdzać. Nie bardzo. Nie. Ta lista długa, piękna. Paryż, nie. No. Fin. Nie. Ej, czemu mi się śni, nie, mi się śni. Everything all right? Better than all right. You're making amazing progress. Marzy ci się, włochy ci się marzy. Then why are we stopping? Włochy w zimie? Nie warto. Misiek mi się przewraca. Misiek. Awesome. It's nothing to worry about. Pseudomisiek, znaczy lisek. Symptoms? What symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations. Multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. Mówiłam o tych słuchawkach, że mam nowe. I używam tylko tak, wiecie, do słuchania muzyki, ewentualnie słuchania muzyki. Anyway. I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. Po drodze. Great. No takie. Meet me downstairs when you're ready. Mam nowe. Białe. O Jezu, teraz wszystko muszę zmienić na białe. Aha. Jak mówię, no musiałam je trochę pozmieniać. W ustawieniach w komputerze. No, musiałam pozmieniać. Ej, co ja mam zrobić? Ej, gdzie my idziemy? Ej! Dobra, ja sobie skończę tutaj odcinek. No więc... Te czarne jeszcze są, ale... Ej, nie wiem, to nie potrafię sobie ustawić tych słuchawek, tych białych, żeby to mi działało, żeby muzyka mi chodziła w miarę tak... Jak ja bym to chciała. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. Dzięki. Cześć.